Najwięcej obywateli miasta Jelenia Góra zamieszkiwało w 1998 roku. Było ich 93 901 osób. Od 2011 roku w naszym mieście liczba ludności systematycznie spada. Mają na to wpływ dwa główne czynniki: ujemny przyrost naturalny oraz migracja. Przewaga niestety zgonów jest dość znaczna nad urodzeniami żywymi. Patrząc tak, powiedzmy na ostatnie 10 lat w porównaniu do poprzedniego spisu, Narodowego Spisu Ludności w 2011 roku, to w Jeleniej Górze od tego 2011 roku do grudnia ubiegłego roku było około 7600 osób. W skali rocznej średnio ta różnica między urodzeniami żywymi a zgonami wynosi około 700 osób. Minus 700. Jeśli chodzi o migrację, to rocznie ubywa około 60 osób. Trzeba zaznaczyć, że zmniejszająca się liczba mieszkańców to nie jest problem tylko i wyłącznie Jeleniej Góry. Właściwie w naszym kraju od 2011 roku już ubywa ludności i w naszym województwie również, w powiatach naszego województwa tak samo. No i Jelenia Góra tutaj na tle porównywalnych miast, takich jak na przykład Wałbrzych czy Legnica, wypada, powiedziałbym tak, pośrodku. A o przyczyny wyludniania się naszego miasta zapytaliśmy mieszkańców. Większe miasta raczej takie są bardziej atrakcyjne i więcej pracy i dla młodych, a w Jeleniej Górze, to tak wydaje mi się, że trochę tak mało i pracy i mało, w ogóle się tutaj nic nie rozwija takiego. Czy pani zdaniem Jelenia Góra się zatrzymała? Tak mi się wydaje, że tak. Kiedyś była, inaczej było. Tak patrzę po tym, nawet teraz idąc, to Wrocław, Poznań, Warszawa, Kraków to są miasta po prostu takie, gdzie i dla młodych jest przyszłość, prawda? Jest trochę tych dróg rowerowych, ale powinno być jeszcze oprócz tego jakieś takie, żeby... Jak to ludzie lubią różne parki linowe, nie parki linowe, gdzieś na tym. No i czyli pana zdaniem za mało atrakcji? Tak, tak. I dlatego ludzie by mieli pracę wtedy, no i rozrywka by była. No i turystów by było więcej. Takie smutne miasto, nie ma nic dla młodzieży, dla młodych ludzi. Wszystko wymarło, wszystko pozamykane. Wszystko stanęło. Młodzież nie ma tu co robić. W krajach, które podnoszą stopę życiową, współczynnik dzietności systematycznie spada. W Polsce w 1984 roku był na poziomie 2,4, w 90 około 2,0, a w 2021 spadł do poziomu 1,3.